Wczoraj miałem ślub z Milki. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że wykupimy pierwsze łóżko nasze wspólne, w którym w końcu będzie dało się spać. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson. Na samym początku zostawcie łapkę w górę. Pod wczorajszym odcinkiem było naprawdę mega dużo łapek w górę, za co wam mega serdecznie dziękuję. Dziś postarajmy się chociaż te 5000 łapek w górę wbić pod filmem, będzie mi naprawdę mega miło. Słuchajcie, jest dzisiaj ze mną Milki tutaj. Dzień dobry. No jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, ja sobie biorę buty. Słuchaj, czy ty zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj jest ten wielki dzień, w którym my musimy po prostu kupić łóżko? Zdaję sobie sprawę. Więc dobra, no dawaj, szybko lecimy do Dave'a, ponieważ to on powiedział, że ma niesamowitą ofertę, jeśli chodzi o łóżka, no bo nasze łóżko, nie wiem czy wiecie, ale mamy takie modyfikacje tutaj na serwerze, które dają nam inne łóżka i akurat my sobie wcześniej kupiliśmy łóżko, w którym no niestety nie da się spać, ponieważ no, jest to coś niedopracowane w tym. No i teraz po prostu musimy, prawda, kupić sobie nowe, żeby po prostu w jakimś łóżku dało się spać, no bo to jest jednak bardzo ważne, jednak wiecie, my spaliśmy teraz w śpiworach, bo to albo, a nie, spaliśmy u Wojtka w tym, prawda, jego, jak chodzi. Dobra, czekaj, gdzie tu jest Dave? Halo, Dave'ik? Gdzie on jest? Kto mnie woła? Ja cię wołam, o, tu jesteś. Dobra. Cześć. Słuchaj mnie. Cześć. Mówiłeś mi, że masz wyrka. Mam. Dużo? Duży wybór? Duży. Duży, dobra. No stary, no bo my potrzebujemy bardzo pilnie łóżko. Na dzisiaj. A bardziej bym nawet już powiedział, że na wczoraj, bo wczoraj był ślub. Wiesz o co chodzi. Tak. Wy potrzebujecie na dwie osoby. Jedno łóżko takie większe. Tak, potrzebujemy takie ten. Bo my już jedno takie kupiliśmy, ale nie da się w nim spać. I potrzebujemy teraz takie, w którym będzie się dało spać, wiesz? Masz taki fart, że akurat doszła mi dostawa łóżeczek najlepszych. Najlepszych no dla par. Pico Bello, fantastico. Tylko, gdzie jest twoja kobieta? Ja już idę. A właśnie, w sumie to tak naprawdę ona będzie wybierać, wiesz, bo, no naprawdę, bo wiesz... No właśnie, bo ty to nie masz nic z ogadki w związku. No, tak, ja dokładnie. Ja to wiesz, ja mam, no jesteśmy w wiosce, o tu jesteś, dobra. Ja to wiesz, mi to tam ważne, żeby się dało w tym położyć, żeby była kołdra i w ogóle, nie? Kolor to w ogóle nie ma znaczenia dla mnie, więc to tam, dobra, a więc idziemy do Justinka. Tutaj tak, zapraszam, trzeba sobie wskoczyć, bo jeszcze nie dorobiliśmy. A, jeszcze, dobra, rozumiem. To jest dopiero początek interesu, tak? Dobrze, wow, ile łóżek, gościa, co jest? Od razu. No ale to dopiero przyszło, no niektóre są, które skrzypią, ale to zaraz będziemy testować. Dobra. Znaczy nie przy mnie, ale... ale tu chodzi o to, żeby sobie się w nich położyć, tylko nie mamy niestety nocy, ale... Ale myślę, że się będzie dało. Zaraz będzie się robić ten. Dobra, najpierw ja bym proponował po kolorze wybrać, co? Dobra. Nie, jaki kolor chcesz, Milka? Odrzuciłeś. No wiesz co, to musi być jakiś taki dobry, słuchaj, kolor najlepiej. W ogóle kolor, czekaj, jeszcze nie kolor, ale powiedz mi, chodzi mi o drewno. Powiedz mi, z jakiej jakości tutaj to drewno, skąd to jest? To też jest sobie ważne. Drzewowe, świerkowe. Drewno? To jest najwyższa jakość drewna. Nie, drewno żabie. Żabie drewno. Skąd? To jest Afryka, Ameryka, region, nie wiem, Australia. To są Ateny. Prosto z niebios. Najlepsze. Dobra, ja proponuję, Milka, żebyś najpierw ty wybrała, które ci się najbardziej podoba i później ja i będziemy się później sądzić, które będzie lepsze. Ja tutaj mam swoich dwóch faworytów, jakbyście chcieli zobaczyć. To było do przewidzenia, że Dave'ik akurat te dwa wybierzesz, wiesz? A nad tym się nie zastanawiałeś? Taki morski. Też myślałem, ale wiesz co, nie pasuje mi do mojego takiego stylu bycia. Że rozumiem, tak tu jak się położysz, to nie wiadomo, czy tak, jesteś w tym łóżku, czy nie, czy to poduszka, dobre czy to dochowanego. Dobre no dochowanego. Tak, rozumiem. Patrz, jak Emilia ładnie tutaj, jak szuka w ogóle, nie? Ja już wiem chyba, które Emilia wybierze. Wiesz? Emilia, zamknij oczy, idź tam ten i ja mu wskażę, które. Chodź tutaj. Pokaż. Emilia, popatrz się w dół. Zamykam, patrz. Patrzę. To. Takie? Mhm. Kurde, też jest fajne, ale czekaj, jeszcze Ewentualnie to. Co to jest? Nie! Takie? Nie! Takie też mamy w ofercie. Nie! Takie też jest w ofercie, właśnie dostałem cynk. Ale, no, one swoje kosztuje. Dobra, możesz się popatrzeć, Emilka. Bo to, co tu się dzieje, to jest jakiś... Co sądzisz o takim, kurczę, szałasie? Jeju, co to ma być w ogóle? Co to jest za kolor? Przecież on był 2 lata temu modny, błagam. Kolor jest idealny, ty się nie znasz. Kolor nie ma znaczenia, patrz jak to fajnie będzie pod taką, kurczę, dachem spać. Mi się to nie podoba. Dobra, nie ma no co to dyskutować. No to jaki kolor? Mam jeszcze inne, kurde. Masz inne kolory takiego czegoś? To, tak, fioletowy też jest fajny. Wow, pomarańczowy.
No chodź, a, tu nie zobacz. Mogę cię postawić, przepraszam. Ale ona się zamyśliła. Chyba jednak się spodobał ten wywiad, tak mi się wydaje. Czekaj, bo to ona minę łóżka, no. A ona porównuje ceny, Ona to liczy kalkulatorem, stary, jak nic. A to jest taki, tutaj jest właśnie taki, o, taki brązowy, o, taki z elementami brązowy. Złotego. O, podoba mi się, podoba bardzo, mi się. Bardzo. Każdy jest z elementami złotego. Ale ten ma złoto, takie złoto, a ten złoto prawdziwe, złoto rozumiem, złoto takie, prawdziwe. Tak, tak, dlatego cena tutaj jest troszeczkę wyższa. A właśnie, ale... powiedz mi, w jakich cenach te łóżka w ogóle chodzą, bo ja tak wiesz. No. A cena tego to... Cena nie gra, nie gra roli, rozumiem, rozumiem. Nie, 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 tutaj gra rolę, bo ja tego tanio skóry nie sprzedam. Aha, tutaj... rozumiem. Ale to my chcemy nieskórzane, tylko normalnie materiałowe pościele chyba, nie? Tak. Mikacz tam patrzy na to wygo, patrzy na to. Ja sprawdzam, kurde, czy to jest dobry kolor, czy to jest oryginalny, słuchaj, ten, oryginalny łóżko. Ona wiesz? Porównuje to z paletą barw, rozumiem. No, ale takie są kobiety, stare. Chodź, porozmawiamy o wygodności tych łóżek, bo to ty możemy porozmawiać. Kolor zostawmy już jej. Tak. Wygodność, najwyższa klasa. No, topka. Nie ma, bez konkurencji, tak? Bezkonkurencyjne. Teraz tak. Już mogę się położyć. O, da się. Podoba no, mi tak się. Trochę leżysz, tak trochę leżysz, że tak powiem, no zauważ, jak ja leżę na tym. Czekaj, mogę, o, tak widzisz. O, tak. W sumie, że tak trochę to masz wywalone, jak leżysz. Tak. A sprawdźmy, tu też tak jest. A powiedz mi, poczekaj. No? Emilka, połóż się w łóżku jakimś. Jakim? Obojętne. Ja nie chcę w jakimś brzydkim. No dobrze, to sobie wybierz. No to w tym, bo jest ładne. O, i teraz powiedz mi, czy jak ja się położyłem, to leżę razem z nią w jednym miejscu? Tak, ale to chyba o to wam chodziło. Niby, o kurczę, niby tak, ale nie do końca. Wiesz co, mamy problem. Okej. Okay. Utknąłem. Muszę wstać jakoś, o dobra, okay, udało mi się, dobra. Ale wiesz co, bo jeśli chodzi o te łóżka, to tu się da. No jest okay. Trochę śpisz co prawda poza, ale śpisz w dwóch osobnych, nie? Tak, i to są rewelacyjne, one bardzo dobrze działają na kręgosłup. Ty, a powiedz mi, czy masz takie tylko szare? Które? Takie właśnie z tymi. Takie. No. Czekaj, zaraz zobaczę w magazynie. Dobra. Sprawdź, nie ma. Nie ma? Oj. Nie. No bo ja ci mówiłem, że ona szare wybierze, jak nic. Co to ma być? No ale szare... Kurde, Milkacz, ona się nie zna. No co? No ja się nie znam? Dobra. Nie mów tak, stary, bo ja... Ty, ataki, ojej, to mi się podoba, Emilka, no. Takie jeszcze dostałem nie przed chwilą, jesteś. Ale to jest ostateczność. I proszę mi tutaj nie wyzywać moich łóżek. No ale to jest fajne. To jest fajne, ale wiesz dlaczego to jest lepsze? Fajne. Bo patrz, jak położysz się do tego, patrz, ja się położę z Dave'em. Davey, chodź się położyć. Okay. Ja nie chcę z tobą leżeć. Nie, no chodź, no stary, to tylko żeby pokazać. Tu? Nie, tu. Patrz, jak się położę tu, to nie dość, że nie mam mnie w łóżku, to jeszcze jak Davey się położy do tego wyra też, no, o, to jest w tym samym miejscu, co ja, on śpi, nie? O, i się znowu zaklinowałem. A tu jest jednak o tyle spoko, że jak się położymy, to co prawda oboje śpimy poza wyrem, ale śpimy przynajmniej obok siebie, a nie tak jeden w drugim, wiesz o co chodzi, nie? Więc ja bym wybrał to wyro, mi się ono podoba. Mi się też to podoba. Tak? To bierzemy? Tak. Dobra, powiedz mi jaka cena, no. 2000 simoleonów. Proszę, płatność natychmiastowa. Ty masz taką gotówkę? Bo ja simoleonów to nigdy w życiu nie widziałem na tym. Co to są simoleony? Melony! Melony to mogę dać! Nie. Mogę ci dać sztabkę złota? No właśnie, jak to na sztabki złota to przemyślam, co? Sztabkę złota! No to więcej. Żeby to wytworzyć... Was taki. Sztabek? No powiedz jaka cena, jak te ileś nie. Tych simoleonów, jak to przerobisz na złoto, to ile to będzie? Myślę. Nie, dobra, stop. Musicie mi zaoferować 5 staków sztabek złota i wtedy możemy zacząć jakiekolwiek negocjacje. No dobra, może być 5. No to widzisz, kurczę, na biednych nie trafiło, no tutaj wiesz, jest tak od razu rzucane 5 sztabek złota, znaczy 5 no staków. Uwaga. 1, 2, 3. Proszę, 3. A gdzie 4, 5? Do 4. No proszę poczekać, co pan taki niewcierpliwy jest. Dobra, wszystko się zgadza, proszę sprawdzić, czy to na pewno złoto. Tak. Tak, wszystko jest złoto. Okej? Czyli możemy brać, Ugryzę, a tak, złoto. Dobra, powiedz mi, Emilka, po której stronie chcesz spać? Ja chcę po lewej. Elo? Po lewej, no to no elo. To ja biorę prawą, ty bierz lewą i szybko lecimy na domek to odłożyć. Co? To tak działa?
Jak? Się w ogóle paliło. No, że to jest takie łóżko. No dobra, wziąłem obie. Chodź. Okay. Szybko lecimy tam postawić, to już to pierwszą noc musimy w tym spędzić, dobra. Bo już jest akurat nocka. Więc, o kurczę, jest dużo ludzi na serwerze, ale to może wszyscy pójdą spać. Przeżerkuj się. Tak, 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 żelkuję. Żelek raz. Trzeba by było sprawdzić, w ile żelków jesteśmy w stanie się tam przedostać. To by było... No. Kurczę. Trzeba coś ogarnąć. No nie, no nie mogę, ten bank mi przeszkodził. W powrocie do domu. O, ale idealny skok teraz był, idealny skok. Dobra, ty już jesteś tam? Nie, jeszcze, idę. Dobra, dobra. Znaczy, żelkuję się. Oczywiście, oczywiście, nie ma problemu. Dobra, ja właśnie przebiegam przez tu stragany, prawda? Lecę tam. O nie, znowu mi pies szczeka, przepraszam bardzo, ale on tutaj jest bardzo nerwowy, że musi patrzeć, jak nagrywam. Dobra, ja już jestem na chacie. Pozbywam się naszego starego łóżka, bo to jest, no, to jest obraz nędzy i rozpaczy, nie, krótko mówiąc, więc ja podziękuję z tym łóżkiem, bo w nim się nawet nie da spać, tak jak już pokazywałem. To, teraz powiem przyciskiem myszy klikami, nic się nie da. Fajnie wyglądało, ale nie da się w nim spać. Dobra, stawiam tu, o nie! Co? Dobra, musimy rozwalić wszystko, bo tutaj się nie mieści to wyro. Jest za duże. Dobra, to stawiamy tu. Dobra, chodź. I uwaga, ja już się kładę. Pierwsza noc w naszym nowym łóżku tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku, który już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na kanał do Emilki, zapraszam na kanał do Dave'a. Tam się super fajne rzeczy pojawiają. Widzimy się jutro, trzymajcie się, na razie, pa pa.